Natomiast żółto-czarni, jak Rosja, to drużyna, Brezyla, Moskwa, Sarowska. Widać, że zgrana, że przygotowanie jest mą faulu. No i teraz szansa, zobaczmy, jak wykorzystają pierwszą bramkę w turnieju. Trzecią bramkę Paweł Gniewski. Przez Krystiana Brezyla. Wykorzystanie z nadkarza Mateusza Kawałka. No i teraz ostatnia, zobaczmy. Szansa na wyrównanie, proszę. Znowu przed szansą, to na rzecz Jakub Czytanowski. Okazja do końca na szczycie, jak już tam tak jak już i na pewno teraz Piotra Szkowska. A i Nowogacki. Ryza. A jest zdziwiający na dłoń. Thank you.
Duże brawa za ambicje,